Cześć! Lata 50. w naszym kraju to bardzo gorący okres związany ze śmiercią Stalina. To czas destalinizacji, ale jak to przebiegało w Polsce? W jaki sposób i gdzie umarł Bolesław Bierut? Co się wydarzyło w Poznaniu w 56. roku? I jakie rzeczy nagadał w Radiu Wolna Europa Józef Światło? O tym wszystkim w nowym odcinku programu Co za historia? 5 marca 1953 roku świat na chwilę się zatrzymał, ponieważ umarł Józef Stalin. Gdy w Związku Sowieckim opłakiwano Stalina, w Moskwie rozpoczął się wyścig o władzę, w którym brali udział m.in. szef tajnej policji Ławientrij Beria, premier Grigorij Malenkow, minister spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow, ten, który podpisywał jeszcze z Ribbentropem pakt rozbioru Polski, oraz szef organizacji partyjnej Nikita Chruszczow. I to właśnie Chruszczow został sekretarzem generalnym Sowieckiej Partii Komunistycznej. Odsunął on konkurencję od władzy, a szefa NKWD Berię skazał na śmierć. Po śmierci Stalina myślano, że to będzie moment zwrotny w historii, że w końcu nastąpi osłabienie tego komunizmu i ludzie jakoś zaczną żyć normalnie. No nic bardziej mylnego. Nadal w Polsce odbywały się procesy pokazowe, do tego walczono z kułakami, a także zaczęto walkę z Kościołem katolickim od internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jednocześnie umacniano kult zmarłego dyktatora. Jego imieniem nazwano wznoszony Pałac Kultury i Nauki w Warszawie oraz zmieniono nazwę miasta Katowice na Stalinogród. Jednak z biegiem czasu do Warszawy zaczęły docierać z Moskwy informacje, że Chruszczow zupełnie inaczej prowadzi politykę partii komunistycznej. W naszym kraju pierwsze sygnały nadchodzących zmian pojawiły się w prasie. No, prasa w sumie była ocenzurowana, a jednak pojawiły się artykuły, które dały ludziom do myślenia. Duże znaczenie miał wówczas tygodnik studencki, po prostu. Zaczęły się w nim pojawiać artykuły, w których domagano się zmian ustrojowych, a także materialnych dla robotników. Zaczęły się pojawiać artykuły, w których krytykowano dotychczasowe postępowanie z żołnierzami Armii Krajowej. W marcu 1956 roku opublikowany został artykuł Na spotkanie ludziom z AK autorstwa Jerzego Ambroziewicza, Walerego Namiotkiewicza i Jana Olszewskiego, którzy pisali, że żołnierzom AK wyrządzono w latach stalinowskich wielką krzywdę i konieczna jest ich jak najszybsza rehabilitacja. Do tej pory komuniści cały czas nazywali żołnierzy AK faszystami i pamiętajcie, że pomimo tego, że istniała cenzura, pojawił się taki artykuł. Ale wielką burzę w 1955 roku wywołał artykuł Adama Wawrzyka dla dorosłych. Adam Wawrzyk był wielkim twórcą socrealizmu, ale w swoim artykule skrytykował propagandę komunistyczną oraz podważył sukces największej inwestycji planu sześcioletniego Nowej Huty. Adam Wawrzyk zmienił swój światopogląd o 180 stopni, ponieważ do tej pory był uznawany za jednego z czołowych twórców socrealizmu. W tym samym roku ukazała się powieść Leopolda Tyrmanda Zły, której akcja rozgrywała się w warszawskim półświatku. Utwór był zaprzeczeniem wzorów powieści socjalistycznej i ukazywał świat, którego w komunistycznym państwie miał nie być. Kolejnym ważnym wydarzeniem burzącym wizję świata komunistycznego był Festiwal Młodzieży, który odbył się latem 1955 roku w Warszawie. Na Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów przyjechało do Warszawy około 30 tysięcy osób aż ze 114 państw na świecie. Do tej pory izolowani Polacy wyobrażali sobie, że za granicą czają się wszędzie wrogowie systemu i chcą nam tylko zrobić krzywdę. A to okazuje się, że przyjeżdża młodzież z całego świata, z różnych kontynentów, która chce się cieszyć, chce rozmawiać, chce się bawić i czuje się bardzo swobodnie. Zaprzeczało to całkowicie propagandzie, która stwarzała ten obraz, że za granicą czai się na nas tylko i wyłącznie niebezpieczeństwo. Kolejny cios komunistom zadał ich własny człowiek, pułkownik Józef Światło. Uciekł w grudniu 1953 roku do Stanów Zjednoczonych. Józef Światło wtajemniczony był w najważniejsze akcje prowadzone przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Po kilku miesiącach w Radiu Wolna Europa
ukazała się audycja, w której opowiedział on o kulisach działania władzy komunistycznej w Polsce. Między innymi o fałszowaniu wyborów, o luksusie, w jakim żyją partyjni przywódcy, o wszechwładzy i metodach UB. Żebyście dobrze zrozumieli, Józef Światło to nie był jakiś romantyczny bohater, który nagle przeszedł przeobrażenie i stwierdził, że wyciągnie brudy komunistów na światło dzienne. To była zwykła kanalia, po prostu on uciekł z kraju, bo bał się czystek. Gdyby nie doszło do zmian przy władzy, on by dalej siedział w departamencie i dalej by katował Polaków. Jego audycja wyciągnęła największe brudy i pokazała dwa światy. Pierwszy świat, w jakim żyli zwykli ludzie w komunizmie, i drugi, w jakim luksusach tarzali się ci, którzy pełnili władzę. Mówi nam o tym Józef Światło, podpułkownik i wicedyrektor warszawskiej bezpieki w cyklu relacji za kulisami bezpieki i partii. Po tych audycjach władze w 1954 roku zdecydowały się zlikwidować Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, powołując na jego miejsce Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, który miał już o wiele bardziej ograniczone kompetencje, oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W lutym 1956 roku sam Nikita Chruszczow przywalił w podwaliny komunizmu, ponieważ na 20. zjeździe partii komunistycznej wygłosił tajny referat o kulcie jednostki i jego następstwach. W tym tajnym referacie potępił kult Stalina, co wywołało gigantyczną burzę. Przecież do tej pory ludzie byli nauczeni wielbić wodza, śpiewać o nim piosenki i płakać dosłownie, jak go widzieli. Chruszczow potępia Stalina, zarzuca mu błędy w kierowaniu państwem i potępia go za wprowadzenie terroru w państwie. To było coś nie do pomyślenia. Ktoś się odważył po raz pierwszy skrytykować najważniejszego wodza Związku Sowieckiego, jakim był Józef Stalin. To pokazuje, że zmienia się polityka partii komunistycznej o 180 stopni. I w tym samym roku, w 1956, Bolesław Bierut został wezwany przez Nikitę Chruszczowa na dywanik do Moskwy. I podczas tej wizyty w Moskwie Bolesław Bierut źle się poczuł i umarł. Nie, tak zupełnie przypadkowo został wezwany na dywanik przez Chruszczowa i po prostu się tam mu umarło. Ale kto by tam się przejmował? Nie takie rzeczy zdarzały się w Związku Sowieckim. Kraju ten, gdzie czerwień ziem. Śmierć Bieruta wywołała w Polsce wielkie nadzieje na jakieś zmiany. Ale oczywiście, gdy kota nie ma, myszy harcują i po śmierci Bieruta pojawiły nam się dwa ugrupowania, które miały zupełnie inną wizję na prowadzenie partii komunistycznej w naszym kraju. Zaczęły ścierać się dwie ekipy, których nazwy pochodzą od miejsc, w których się spotykano. Pierwsze to Puławianie, ponieważ spotykali się na ulicy Puławskiej w Warszawie. Puławianie byli zwolennikami wprowadzenia ograniczonych reform, ale także zależało im na osłabieniu terroru. Drugą ekipą byli radykalni komuniści, którzy nie chcieli żadnych zmian i spotykali się w warszawskim Natolinie. Stąd też nazwa Natolińczycy. Po śmierci Bieruta obie grupy zaakceptowały nowego pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, którym został Edward Ochab, który od razu po objęciu władzy ogłosił amnestię, na mocy której wypuszczono z więzień tysiące więźniów politycznych oraz żołnierzy Armii Krajowej czy podziemia niepodległościowego. Oczywiście miał być to taki gest wielkopańskiej dobrej woli, że komuniści odpuszczają wszystkim i przebaczają. Po śmierci Stalina, następnie śmierci Bieruta i głosach, jakie dochodziły do Polski z Moskwy, czuć i widać ewidentnie, że następuje okres zmiany, że partia komunistyczna popłynie w innym kierunku. Ten moment chcieli również wykorzystać zwykli robotnicy, czyli podstawowa grupa społeczna, na której zbudowany jest komunizm. W grudniu 1955 zakończył się okres planu sześcioletniego i na wiosnę już było widać, że nie zrealizowano większości założeń tego planu, poza tym, że faktycznie rozbudowano przemysł ciężki. Ale wraz z rozbudową przemysłu ciężkiego zapomniano o rozwoju tych innych gałęzi przemysłu, takich jak transport, rolnictwo czy przemysł lekki, który dostarczał ludziom podstawowych produktów, których potrzebowali. Półki zaczęły świecić pustkami.
zaczęły się pojawiać głosy od klasy robotniczej, że żądają poprawy warunków życia. W czerwcu 1956 roku doszło do wydarzeń w Poznaniu, które zmieniły oblicze partii komunistycznej i odbiły się szerokim echem na całym świecie. 28 czerwca 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów metalowych imienia Józefa Stalina wyszli na ulicę z transparentami, na których pojawiły się hasła: żądamy chleba, żądamy obniżek cen. Wkrótce obok haseł społeczno-ekonomicznych pojawiły się hasła antyrządowe i antykomunistyczne typu precz z Moskalami. Protest zorganizowano w czasie, gdy w mieście odbywały się międzynarodowe targi poznańskie. Na targach poznańskich mieliśmy wielu wystawców z państw zachodnich. No i teraz robotnicy pomyśleli sobie, skoro my będziemy strajkować i przemaszerujemy obok tych targów, to ci wystawcy z państw zachodnich zobaczą, co się działo na ulicach Poznania i jak wrócą do swoich państw, to na pewno o tym opowiedzą. Zależało strajkującym na rozgłosie, żeby ich strajk nie poszedł na marne, bo przecież w Polsce przyjechaliby ich spacyfikować, a cenzura nie pozwoliłaby opublikować żadnej informacji, co się działo w Poznaniu. Telewizja by to przemilczała, a gazety w ogóle by pisały o zupełnie o czym innym. Okazuje się, że do strajkujących metalowców bardzo szybko przyłączyli się mieszkańcy Poznania. Wzburzony tłum ruszył pod komitet wojewódzki PZPR w Poznaniu. Wdarł się do środka i zniszczył tam praktycznie całe biura. Również zaatakowano więzienie, gdzie uwolniono 200 zatrzymanych. Spalono akta sądowe i zdobyto broń. No moi drodzy, jak już tłum dokonuje ataku na więzienie i uwalnia 200 zatrzymanych, plus do tego zdobył broń, to sytuacja robi się naprawdę groźna. Kolejnym celem demonstrantów była siedziba Wojewódzkiego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Przebywający tam funkcjonariusze postanowili się bronić i otworzyli ogień do szturmującego ich tłumu. W odpowiedzi z tłumu również padły strzały. Doszło do walk, a rozruchy objęły też inne rejony miasta. Na wieść o wydarzeniach w Poznaniu władze komunistyczne na czele z samym marszałkiem Rokossowskim skierowały do Poznania około 10 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego oraz setki milicjantów. Doszło do wymiany ognia z demonstrantami, a w kilku miejscach w Poznaniu odbyły się istne walki uliczne. W ciągu kilku godzin władze opanowały sytuację w mieście. Zginęło około 50 osób, a ponad 600 zostało rannych. Po stłumieniu buntów w Poznaniu 29 czerwca premier Józef Cyrankiewicz powiedział bardzo charakterystyczne słowa. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. Jeżeli ktokolwiek miał jakiekolwiek nadzieje na zmiany w państwie po wydarzeniach w Poznaniu w 1956 roku, to premier Józef Cyrankiewicz pokiwał palcem i powiedział: nie ma takiej opcji. Aresztowano ponad 700 osób. Większość z nich podano brutalnemu śledztwu i postawiono przed sądem. Oczywiście wydarzenia z Poznania 1956 roku rozniosły się po całym świecie, a władza oskarżyła państwa zachodnie o sprowokowanie tych wystąpień. Ale dla zwykłych ludzi ważne było co innego. Był to gigantyczny szok, no bo przecież żyjemy sobie we własnym państwie, a tu nagle wyjechały czołgi, wyszli żołnierze na ulicę polskiego miasta i ci żołnierze otworzyli ogień do cywilów. Władze komunistyczne zaczęły sobie zdawać sprawę, że są w czarnej, głębokiej dziurze po wydarzeniach z Poznania 56 roku i należy zrobić coś, aby uspokoić nastroje społeczne w Polsce. W październiku 56 roku w Warszawie odbył się 7. zjazd partii, na którym miłościwie nam panujący pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Edward Ochab zrzekł się swojego urzędu. A władzę po nim miał zająć Władysław Gomułka, który
przecież był prześladowany w czasach stalinizmu. Pomysł ten bardzo zaniepokoił przywódców Sowieckiej Partii Komunistycznej. I w związku z tym 19 października 1956 roku do Warszawy przyleciał nie kto inny jak Nikita Chruszczow. W momencie przylotu Chruszczowa do Warszawy marszałek Konstanty Rokossowski nakazał opuścić koszary żołnierzom sowieckim stacjonującym w Polsce i ruszyć w kierunku Warszawy. Pojawiła się idea, że może dojść do starcia zbrojnego z wojskami sowieckimi i zaczęto organizować obronę. Generał Wacław Komar postawił w stan gotowości wojska Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i rozkazał obsadzić strategiczne obiekty w stolicy. Na szczęście nie doszło do żadnej interwencji i do rozlewu krwi, ponieważ Nikita Chruszczow dogadał się z Gomułką w Warszawie. Ale też tu jest ważny kontekst międzynarodowy. Ponieważ przywódcy Komunistycznej Partii Chin potępiali ideę użycia wojsk sowieckich w Polsce i to pewnie też w jakiś sposób wiązało ręce Chruszczowowi. Moment przyjęcia władzy przez Gomułkę określany jest jako odwilż październikowa. Władza zrezygnowała z przymusowej kolektywizacji wsi, a chłopi wcielani do spółdzielni produkcyjnych mogli bez konsekwencji powrócić do samodzielnego gospodarowania. Skutkiem tego było to, że w ciągu kilku tygodni około 90% polskich kołchozów przestało istnieć. Zaczęły się też rehabilitacje skazanych w procesach politycznych w czasach stalinowskich. W ciągu kilkunastu miesięcy anulowano wyroki na ponad 1500 osób. Z internowania uwolniono prymasa Wyszyńskiego i zezwolono mu na powrót do Warszawy. Natomiast z Warszawy wyjechał sam Rokossowski, tak samo jak wielu sowieckich wojskowych powróciło do Związku Sowieckiego. Zelżała również cenzura i w radiu można było usłyszeć zachodnią muzykę, a w kinach obok sowieckich produkcji pojawiły się filmy z Europy Zachodniej. Gomułka w listopadzie został wezwany z oficjalną wizytą do Moskwy. No oczywiście część osób myślała, że to może być taka wizyta i bilet w jedną stronę, zapewne taką samą, jaką odbył Bolesław Bierut. Jednak panowie się dogadali i skutkiem spotkania Chruszczowa z Gomułką w Moskwie było uwolnienie z łagrów wielu Polaków, którzy przysiadywali wyroki jeszcze za czasów II wojny światowej. Do 1959 roku do Polski powróciło 230 tysięcy osób. Takim wieńczącym momentem tej odwilży była ponowna nazwa Katowice, ponieważ Stalinogród znów przemianowano na Katowice. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, dajcie znać w komentarzach i naciśnijcie subskrypcję. Do zobaczenia niedługo. Cześć! Władza przeciw ludziom się nie uda. Na dłuższą metę jest pierwsza próba. Przykład Poznań, daje znak grupa. 11 lat po wojnie, komuna. Polski robotnik chce chleba. Podwyżki płac, nie nieba. Godnego życia jest potrzeba. Młodna ulica daje znak przemarsz. Największa masakra PRL-u. 57 ofiar, terror. Krew na ulicach, rannych wielu. Grzecznie ulica PZPR-u. Będąc u steru, płyną na mnie listę z ZSRR-u. Rozkazy cykliczne, karty papieru. Zapisane w listę czarnego czwartku. Mamy na ojczyźnie. Czarny czwartek.